Premier Morawiecki wszczął alarm. Służby są w stanie podwyższonej gotowości. Po tragedii we Wrocławiu w całym kraju zawyją syreny. Jak potoczyła się ta dziwna akcja? Następnie przyjrzymy się temu, jak Ukraińcy psują unijny rynek przez nierówność w podpisywaniu umów. A na koniec dowiemy się, jak można podsłuchać dosłownie każdy smartfon. A i żeby nie było, to nie będzie tutorial, tylko na co macie uważać. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco. Chciałbym serdecznie teraz podziękować jeszcze wszystkim widzom, którzy są punktualnie o 8, o 6.30 i 18.00, no bo to właśnie o tych dwóch godzinach wypuszczamy nasze odcinki, dlatego jeśli jesteście tutaj równiutko, no to wówczas najlepiej idą nasze zasięgi. Dzięki Wam bardzo serdecznie, lećmy z pierwszym tematem. Szanowni Państwo, teraz kilka zdań dla tych, którzy próbują kontrastować. Premier Mateusz Morawiecki wprowadził drugi i trzeci stopień alarmowy CRP Bravo i Charlie na terytorium całej Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w czwartek, że premier Mateusz Morawiecki wprowadził drugi stopień alarmowy Bravo i trzeci stopień alarmowy CRP, Charlie CRP, na całym terytorium Rzeczpospolitej. Drugi stopień alarmowy Bravo dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami Rzeczpospolitej. Stopnie obowiązują od 1 grudnia 2023 roku do 28 lutego 2024 roku. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni, podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikacie. Charlie CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określanych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Stopień alarmowy Bravo drugi w czterostopniowej skali wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej mają obowiązek noszenia kamizelek kuloodpornych oraz broni długiej. Do przedszkoli i szkół oraz uczelni wyższych nie wolno wchodzić osobom postronnym. Dodatkowo administracja zobowiązana jest do przeglądu zapasów i możliwości wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego. Wszyscy obywatele zobowiązani są do zachowania czujności i alarmowania służb, gdy zauważą podejrzane aktywności. W taki sposób realizowane są projekty. Jeżeli chodzi o ataki w cyberprzestrzeni, to niewiele się tutaj zmieniło, bo najwyższy stopień zagrożenia owym zjawiskiem panował już w kraju od naprawdę długiego czasu, praktycznie od tego, kiedy zaczęła się ten konflikt przy granicy polsko-białoruskiej. Znaczy nie konflikt, tylko imigranci od kiedy tam stoją, nie pamiętam jak to medialnie się nazywało, no ale od kiedy mamy problem właśnie z migrantami, no to wtedy już stawiano służby w stan gotowości, zwłaszcza w cyberprzestrzeni. Nie wynika to rzecz jasna znikąd, bo najeżdżają nas totalnie z każdej strony, a najbardziej to z tej, której po prostu nie widać, czyli z cyberprzestrzeni. No i to, że właśnie ten stopień był u nas najwyższy, idealnie prezentuje to, w jakiej sytuacji się obecnie znajdujemy. Może i nie mamy czołgów na ulicach, może nie zalewają nas w takich ilościach imigranci z Bliskiego Wschodu, co naszych sąsiadów, ale przynajmniej bezpieczni też nie jesteśmy. Jeżeli dochodzi do wielu ataków hakerskich, to jest to oczywista wskazówka co do tego, że ktoś ma na nas oko. Czy są to rosyjscy hakerzy, bo wyobraźcie sobie, że tylko wpisałem frazę w internecie rosyjscy hakerzy w przeglądarce i mam tu, o proszę bardzo, groźni rosyjscy hakerzy znów atakują Polskę, celem GPW, banki i profil zaufany. Czajcie, nie? Informacja sprzed ostatnich paru dni. Mają na celu nasze banki i instytucje rządowe, a już mamy wiele przykładów takich, że już te instytucje atakowali wcześniej
i były blokowane i wyciągali stamtąd dane. Ale to nie koniec, tego jest dużo więcej, ale z tych najbardziej niepokojących to chociażby to. Wewnętrzna notatka sporządzona przez unijne służby cyberbezpieczeństwa wskazuje, że jedna z rosyjskich grup hakerskich mocno wzięła sobie za cel atakowanie rządów unijnych państw. Ale tego jest dużo, dużo więcej i to w całej Europie, nie tylko w Polsce. Problem w tym, że nie wiemy, co jest z winy Rosjan, bo co sami sobie robimy, a co robi jeszcze jakaś po prostu grupa gangsterska, hakerska, nie? Być może nawet i z Ukrainy. Przecież dochodzi do naprawdę strasznych rzeczy, a nie wygląda to tak, jakbyśmy mieli nad tym jakąś większą kontrolę. Przecież dopiero co mówiłem o tym wielkim wykradzeniu naszych danych medycznych chociażby, gdzie hakerzy włamali się do laboratoriów medycznych ALAP i przetrzymują nasze dane za okupem. Chcą okup od firmy ALAP, a tak naprawdę to pewnie od naszego rządu, no bo przecież chodzi o nasze dane medyczne, coś, co jest w interesie wielu Polaków, którzy narazili swoje dane zdrowotne, czyli dane wrażliwe, które nie mogą tak po prostu wyciec, nie można ich nawet przetwarzać bez odpowiedniej zgody i konieczności, bo jest to przestępstwem, a tu grozi wyciek wielu tysięcy tych danych. No i chociaż to zależy od tego, ile masz szczęścia, bo część z nich już gdzieś fruwa w internecie. No i w jakim my świecie żyjemy, że nie ma miejsca, gdzie możemy przetrzymywać nasze informacje, mając pewność, że są one tam zwyczajnie bezpieczne. Zwróćcie też uwagę na to, że Morawiecki podniósł nam również ryzyko tych zagrożeń terrorystycznych, tych standardowych, o ile można nie tak nazwać, bo po prostu nie polegających na działaniach przeprowadzanych przez jakichś ludzi z drugiej strony monitora. Brzmi to serio absolutnie strasznie. Wystarczy, że tendencja podróży imigrantów się zmieni, zdecydują się oni na przejazdy do Polski, no i będzie naprawdę bardzo duży problem, bo jak na razie mamy przynajmniej tyle spokoju, że wycofali się z naszej granicy, ale czy na długo? No tego nie wiemy. Miejmy nadzieję, że wynika to z takiej zwykłej konsternacji, a powodem podniesienia alarmu nie jest urzeczywistnione zbliżające się zagrożenie, tylko zwiększona czujność. Taką miejmy przynajmniej nadzieję. W całej Polsce zawyją syreny alarmowe. W ten sposób polska policja chce oddać hołd dwóm policjantom z Wrocławia, którzy w trakcie służby odeszli postrzeleni przez Maksymiliana F. We wtorek, 5 grudnia o godzinie 17 na terenie całego kraju rozlegną się syreny alarmowe. Symboliczny sygnał dźwiękowy ma być sposobem na upamiętnienie dwóch policjantów z Wrocławia, którzy odeszli w wyniku ran postrzałowych odniesionych podczas działań operacyjnych. O planowanej emisji sygnału dźwiękowego poinformowała polska policja. Policjanci, pracownicy policji. W pędzącym, pełnym niebezpieczeństw świecie zatrzymajmy się. 5 grudnia o godzinie 17 niech w całym kraju zabrzmią syreny naszych radiowozów. Oddajmy cześć naszym kolegom, którzy odeszli podczas wykonywania obowiązków, zaapelował w serwisie X komendant główny policji. Tragedia niezwykle istotna i nie ma co tutaj dużo gadać. Fajnie, że będziemy mogli upamiętnić tych ludzi, którzy no, ponieśli tutaj najwyższą cenę zatrzymania tego człowieka. Jednak jakby nie było, jest tam cała masa nieprawidłowości, które nigdy nie powinny się wydarzyć. Już samo to, że pozwolili wejść człowiekowi z bronią, czy to czarnoprochowiec, czy nie, no to jednak powinien być chyba przeszukany w momencie zatrzymywania, tak żeby nie mógł właśnie wnieść do samochodu żadnego niebezpiecznego narzędzia. Tym bardziej, że ten Maksymilian F. był, proszę Państwa, ścigany przez policję, obserwowany przez nich, a w internecie wrzucał filmiki, w których wprost mówił o tym, że jeśli tylko policja się do niego zbliży, to im to zrobi. Zrobi to jako pierwszy, ponieważ nie chce dać się gdzieś tam zastraszać czy coś. Bo jego zdaniem zło rodziło zło. Generalnie moim zdaniem ten człowiek w ogóle wygląda na skrajnie zaburzonego. Jest to osoba, przynajmniej swoimi wypowiedziami, wyglądająca na osobę ze schizofrenią, która wszędzie szuka jakiegoś jego osaczenia, że jego wszyscy
podejrzewają o coś, czego nie zrobił. I wszyscy się na niego uwzięli. On tak naprawdę niczego nie zrobił. No, miałem styczność z takimi osobami. Jest to bardzo podobne symptomowo właśnie do takiej osoby ze schizofrenią. No ale tak jak mówiłem, to, że go nie przeszukali i dali mu wejść do radiowozu, sprawia, że on równie dobrze mógłby tak zapewne wejść i na komendę policji zrobić krzywdę znacznie większej ilości policjantów. To, że zdjął sobie kajdanki, bo on miał kajdanki, się okazuje, i zdjął te kajdanki w radiowozie, no to też nie założyli ich dobrze. I o czym to świadczy? O czym to świadczy w kontekście naszej policji, wyszkolenia tych mundurowych? Bo ja się domyślam, że to nawet nie jest za bardzo wina tych, którzy w tym przypadku stracili dalszą możliwość egzystencji. To jest wina raczej naszego systemu, który w ostatnich latach sprawił, że policja, jak do tej pory miała wzrosty wizerunkowe, tak od 2012 roku, może 15 roku, tak, od 2015 roku, wydaje mi się, że wtedy zmieniło się nastawienie Polaków do policji z HWDP raczej na takie, no, że chwała wam, dzielni policjanci, a nie ten poprzedni skrót. I to wszystko zaczęło się totalnie zmieniać od czasu strajków kobiet, później pandemii, w których to policja była wykorzystywana bardzo politycznie. No i wtedy policjanci też zaczęli się odsuwać od służby, więc trzeba było uzupełnić braki kadrowe. Nie uzupełniano je raczej kimkolwiek. Ludźmi, którzy niekoniecznie byli odpowiednio przeszkoleni, nie poświęcono im odpowiednio dużo czasu, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy, jak na przykład przeszukanie jest, które miałoby być bardzo istotne. Być może mieli jakieś szkolenie z tego teoretyczne, ale zapomnieli, wypadło im to z głowy, no bo trzeba było szybko jakoś uzupełnić kadry. No i mamy teraz to, co mamy. Jeszcze inna dość dziwna sytuacja to jest wyznaczenie nagrody 100 tysięcy złotych za informację na temat tego, kto będzie tym, kto przekaże informacje na temat tego człowieka. No i jak się okazało, te informacje przekazała sama policja, więc policjanci mają się teraz tymi 100 tysiącami złotych w jakiś sposób podzielić pomiędzy sobą. Jak? No ciężko to powiedzieć, aczkolwiek tę nagrodę wyznaczył pan komendant główny, pan Szymczyk, ten od granatnika, który rozwalił całą komendę. Więc nie wiem, czy to przypadkiem nie okaże się, że to on przekazał te informacje policji odnośnie tej całej sprawy. No bo i tak zaraz odchodzi, więc wiadomo, jak to ludzie pana premiera Morawieckiego i Kaczyńskiego teraz starają się jak najwięcej pieniędzy zarobić. Nie wiem. Oczywiście stała się niezwykła tragedia i powinniśmy z tego przede wszystkim wyciągnąć jakieś wnioski. Lećmy dalej. Od 6 listopada na granicy polsko-ukraińskiej trwa protest przewoźników. Ukraińscy przewoźnicy zaczęli przejmować przewozy kabotażowe i cross-trade po Europie, które do tej pory wykonywali polscy przewoźnicy. Robią to najczęściej za pośrednictwem giełd transportowych. Ten rodzaj transportu odpowiadał za około 38% wszystkich międzynarodowych przewozów drogowych wykonywanych przez polskie firmy. Dziś to może być już mniej. W naszym przypadku skala zleceń spadła o 25% rok do roku. Na ile to efekty spadku koniunktury, a na ile konkurencji z Ukrainy, nie wiem. Działam na zachodzie, a cross-trade czy kabotaż najbardziej opłaca się ukraińskim przewoźnikom, gdy jest realizowany zaraz po przekroczeniu granicy z Polską, mówi Marek Latkowski z Legarto Logistik. I ta sytuacja ekstremalna wykończyła polskiego rolnika. To, że nasi przewoźnicy mają powody do niezadowolenia z ukraińskiej dominacji na naszym rynku, no to wiemy nie od dzisiaj. Jeszcze w 2020 roku Interia już pisała tak. Dominująca pozycja Polski w unijnym transporcie drogowym to efekt rosnących obrotów handlowych, liberalizacji dostępu do rynku usług transportowych Unii Europejskiej oraz wysokiej konkurencyjności cenowej polskich firm, bo Polska jeszcze wtedy była jednym z najważniejszych przewoźników drogowych w Europie, o ile nie największym. Może to trochę wkurzać, że nagle pojawia się konkurencja, która totalnie wygryza twoich pracowników i firmy z rynku, nie? No ale ta sytuacja jest co najmniej niepokojąca i powinna dać nam do myślenia, bo z jakiego powodu Ukraińcy mają mieć więcej praw w tym temacie od nas? My musimy przestrzegać szeregu przepisów unijnych, szeregu przepisów, które nas po prostu dotyczą, bo my w
wpłacamy do Unii Europejskiej pieniądze po to, żeby pobierać od nich fundusze. Jeśli nie będziemy przestrzegać procedur, to wówczas zostaniemy osankcjonowani. Ukraińcy takiego ryzyka tutaj nie ponoszą. Oni nie muszą do Unii Europejskiej wpłacać kompletnie żadnej kwoty. W tym artykule pojawia się jednak jeden ciekawy element. Zauważcie, że Marek Latkowski zwrócił uwagę na to, że powodem w pewnym stopniu może się okazać również nasz własny spadek koniunktury. Jak wyjaśnia GUS w komunikacie cytowanym przez Many.pl, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich obszarach poza handlem detalicznym znajduje się poniżej średniej długookresowej. W większości badań badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian składowych diagnostycznych, natomiast w przypadku prognostycznych brak zmian lub pogorszenie. No, na co więc powinniśmy się tutaj przygotować? Na dominację Ukraińców również na naszym rynku, czy też na ogólne spadki zyskowności w naszej gospodarce? Może to zła wróżba co do całego naszego rozwoju? Następny temat. Inżynierowie z francuskiego Uniwersytetu Eurecom znaleźli poważną lukę w zabezpieczeniach standardu Bluetooth w wersji 4.2 i nowszych. Urządzenia wyposażone w tego typu moduł są podatne na atak, który pozwala na przechwycenie danych przesyłanych między urządzeniami. Inżynierowie, aby udowodnić swoją rację, wykorzystali lukę w zabezpieczeniach do włamania się na kilka urządzeń. Udało im się przechwycić dane przesyłane m.in. przez słuchawki AirPods Pro, laptopy z serii ThinkPad, głośniki bezprzewodowe, a także wybrane smartfony serii Apple, iPhone, Google, Pixel, Xiaomi Mi i oraz Samsung Galaxy. W wyniku udanego ataku możliwe jest przechwycenie różnych informacji, w tym także strumienia audio przesyłanego między telefonem a słuchawkami, czyli również rozmowę telefoniczną. Jest to atak typu Man in the Middle, który polega na wymuszaniu klucza szyfrowania. Organizacja Bluetooth przyjrzała się sprawie i przyznała, że problem rzeczywiście istnieje. Wydała też nowe zalecenia dla producentów, które obejmują m.in. korzystanie z trybu bezpieczeństwa czwartego poziomu, odrzucanie połączeń o wzmocnieniu mniejszym niż 7 oktetów, a także kończenie połączenia, kiedy rozmiary klucza szyfrowania są zbyt małe. Tells me when my power is on, when I'm out of range. In fact, jakby nie wystarczyło, że już mamy problemy z hakerami, to jeszcze sobie sami możemy najwidoczniej zacząć wykradać dane. Przecież to jest jakiś już totalny Matrix. Okazuje się, że możemy nawet podsłuchiwać swoje rozmowy telefoniczne, jak ktoś ma taką wiedzę, bo ja na przykład na ten moment nie robiłem nigdy czegoś takiego i raczej ciężko by było w to wejść. Ale skoro można to zrobić poprzez Bluetooth, no to chyba nie jest to aż takie trudne. W jakim my kierunku w tym wszystkim zmierzamy? Dziwne rzeczy się dzieją na tym świecie i w tym kraju. Uważajcie na siebie i może wyłączajcie czasami Bluetootha, jeśli akurat nie macie podłączonych słuchawek. Chociaż nie wiem, czy to w czymś pomoże. Ziobro i tak nad wszystkim czuwa.